Gdyby nie pomoc służb, ta sarna w Jaworznie najprawdopodobniej by nie przeżyła. Zwierzę wpadło do głębokiej studzienki kanalizacyjnej, choć ta była ogrodzona. Sarna nie mogła wyjść o własnych siłach. Konieczna była interwencja Straży Miejskiej i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Właściwie uratowaliśmy ją w ostatniej chwili, bo już była na tyle słaba, że miała problemy ze staniem, stała cały czas w wodzie. Wyciągnęliśmy ją z pomocą pracowników Miejskiego Zarządu Drogi Mostów, którzy zresztą zauważyli ją i poinformowali nas o tym, no i strażników miejskich. Po konsultacjach z weterynarzem sarna została wypuszczona na wolność. Takich sytuacji w województwie śląskim jest jednak więcej. Tak było m.in. w Zabrzu, gdzie policjanci uratowali psa rasy York, który również wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Policjanci odchylili betonową płytę, która częściowo zasłaniała wejście do studzienki i uratowali psa. Na miejsce został wezwany pracownik schroniska miejskiego, a także służby, które zamknęły studzienkę. A z naszych informacji wynika, że piesek szczęśliwie już trafił do domu. Służby apelują, aby w przypadku zauważenia uwięzionego zwierzęcia natychmiast poinformować o tym Straż Miejską.